Ja czas Dorota, Kania oczy, jak 5 złotych ma. Jakaś Dorota, Kania, jak 5 złotych, która oczy ma. Co ona nam tu powie? Proszę Państwa, proszę Państwa. To jest duży skandal, dlatego że mamy do czynienia, że posłowie 3 partii opozycyjnych żądają usunięcia dziennikarza mediów publicznych, a Gazeta Wyborcza w ogóle się nie zająknęła na ten temat. Znaczy inaczej, może pisze w swoim stylu, tak? Oddaje głos tym, którzy atakują Rachonia, a nie tym, którzy go bronią. To może wyjaśnijmy słuchaczom, bo mogli przecież nie oglądać, prawda? Jest taki program w telewizji publicznej, nazywa się Woronicza 17. Spotykają się politycy, gospodarzem jest Michał Rachoń. I właśnie w ostatnim to programie 3 polityków wstało i wyszło. Podobno po tych pytaniach, serii pytań o agencję erotyczną w mieszkaniu posła Gawłowskiego, wstali i wyszli. No i zaczęło się atakowanie tak naprawdę prezentera prowadzącego ten program, gospodarza Michała Rachonia. Politycy chcą wyrzucić Rachonia, dzisiaj pisze o tym Gazeta Polska codziennie. Kto to Rachoń? Polskiej Jacka Kurskiego o odsunięcie Michała Rachonia od prowadzenia programu Woronicza 17. No i właśnie mamy tutaj, że część mediów kompletnie milczy na ten temat. Nie ma w nich solidarności zawodowej, jak była w innych przypadkach. Joanna Lichowska napisała na Twitterze, bo widziałem, że to jest w ogóle nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia to, co się stało. Po pierwsze, na przykład to, że politycy tak zareagowali, to trudno im się dziwić w tym sensie, że zostali zaatakowani, mieli co odpowiedzieć, ale to, co jak się zachowali dziennikarze... Proszę Państwa, proszę Państwa, na co tyle tego drani skrywa. Po raz kolejny pokazanie, że jest jednak ta rów i właściwie przepaść, ta wojna w świecie dziennikarskim, to jest w ogóle niebywałe. Natomiast mnie rozbawiła wpis na Twitterze jednego z dziennikarzy właśnie, obywatelskich, tak zwany z Wrocławia, który napisał, że pani wynajęła mieszkanie Gawłowskiego dokładnie wtedy, kiedy do władzy doszło PiS. Przypadek, czyli od razu się w szereg komentarzy humorystycznych potem rozwinęło, że to jednak no... Nie ma przypadku. No tak. Wracając do próby odsunięcia Michała Rachonia, ktoś nie może ma nie przypadać, to jak sobie Państwo uważają, według własnego, ale jednak usuwanie dziennikarza za jakikolwiek, to uważam, że to straszne. No biorę, a coś taki zakrypnięty. Chciałam zauważyć jedną rzecz, to co zrobił mecenas, ponieważ żąda i powiedział, że zwróci się czyli kolejna rzecz, czyli tropienie dziennikarzy. Już zapowiedział, że wszyscy dziennikarze mediów publicznych, bo przypomnijmy, całą sprawę opisał i wykrył Tomasz Duklanowski ze Szczecina, dziennikarz Radia Szczecin. Tomasz Duklanowski zrobił prowokację klasyczną dziennikarską i dzięki temu są dowody i fakty, że rzeczywiście tak było. Na początkowa opowieść pani Gawłowskiej, że to była tylko pani, która wynajmowała mieszkanie, to sama wynajmująca zaprzeczyła, że to rzeczywiście była agencja towarzyska. To jeszcze szybciutko, zanim mamy chwilkę do tygodnika Solidarność, pan z Polaś Michał Nowa. Bardzo ciekawe, tak. Polska potrzebuje głośnej dyplomacji, uznam umawianie setek spotkań. Polska jest wspaniała, już wygrała. Proszę Państwa, co to będzie? W końcu było wiadomo, kto jest kim i dlaczego rozbija Polonię. Zaglądaliśmy o poranku do gazet. Kto jest kim i dlaczego rozbija Polonię? Przecież wiadomo, że tak miało być. Tak jak powiedział ojciec Rydzyk, że ten, komu płacą, ten robi zło.